Ciężko nadążyć za planami ślubnymi Krzysztofa Rutkowskiego, 59 L, i Mai Plich, 34 L. Najnowsze plotki jednak głoszą, że para w końcu powie sobie sakramentalne tak, w najbliższą sobotę, a przyszła panna młoda skrupulatnie przygotowała się do tego wyjątkowego dnia, wydając niewyobrażalną fortunę. Detektyw od wielu lat związany jest z Maią Plich, z którą doczekał się syna Krzysztofa Juniora. Sześciel. Para wielokrotnie przekładała już swoje ślubne plany, zwłaszcza gdy w ubiegłym roku okazało się, że Krzysiek nie był do końca. Wierny Mai i zdradzał ją z Dominiką Zasiewską, czyli byłą wodzianką Kuby wojewódzkiego. Reklama wówczas plan, hucznego wesela stanął pod wielkim znakiem zapytania. Maja jednak wielkodusznie wybaczyła błąd swojemu, ukochanemu, i wszystko wskazuje na to. Że już w najbliższą sobotę, 17 sierpnia wezmą ślub. Jak donosi Superekspres wszystko już jest dopięte na ostatni guzik. Ceremonia ma odbyć się w pałacu w Rozalinie pod Warszawą. Jak donosi źródło gazety, będzie hucznie i z pompą, a przyszła panna młoda nie szczędziła pieniędzy. Ponoć ma zaprezentować się gościom w czterech sukniach. A ostatnio dobrała do swoich kreacji biżuterię. Ukochana detektywa ponoć kupiła aż cztery komplety, które łącznie kosztowały ją pół miliona złotych. Trzeba przyznać, że cena zwala z nóg. Ale najwidoczniej cena za piękne ślub nie gra roli. Zobacz więcej materiału wideo.